trenerze, jak ocenia Pan dzisiejsze spotkanie? Znaczy, myślę, że to było dobre spotkanie, szybkie, dużo sytuacji podbramkowych. Polonia okazała się zespołem lepszym, przynajmniej skuteczniejszym. Mieliśmy swoje sytuacje, niestety dzisiaj nie wykorzystaliśmy. Przegraliśmy spotkanie, był to sparing, wiadomo, że chcieliśmy ten mecz też wygrać. Dzisiaj się nie udało, może się uda w lidze. A o co Sokół będzie walczył w lidze? No, to chcielibyśmy zająć wyższą pozycję niż tą, którą zajęliśmy w rundzie jesiennej, czyli wszystko powyżej czwartego miejsca. Awans do wyższej ligi? No, to bym z tym był spokojny, są zespoły, które gdzieś tam się powzmacniały. Mamy dobry, myślę, że mamy dobry, solidny zespół, a czas pokaże, na którym miejscu zakończymy tą rundę. Dziękuję. Dziękuję. Panie trenerze, jak ocenia Pan dzisiejsze spotkanie? Przydatny sparing z tego względu, że przeciwnik na pewno wymagający z czołówka trzeciej ligi, na pewno też również dobrze, że jest to na pewno wypadek naszej formy, bo wiadomo, że tam ta inauguracja nam się przesuwa, bardzo mocno przesuwa, nie wiadomo, czy za tydzień będziemy grać, dlatego ten szczebel trzecioligowy jakoś tutaj staramy się ratować te rozgrywki na tym szczeblu i rozgrywać te sparingi, które z tym zespołem, z którym możemy właśnie, których mamy w grupie. Także na pewno jestem z tego zadowolony. Na pewno nawet już nie chodzi o wynik, ale o grę w pierwszej połowie, jak i w drugiej, bo wiemy, że mamy dość szeroką kadrę. Młody zespół, może nie młody, ale młody na pewno, ale też również nieograny. Dlatego cieszę się z tego, że systematycznie robimy postępy indywidualne i zespołowe. Jest to jakiś dobry, optymistyczny prognostyk. Prawdopodobnie nie zagramy teraz meczu trzeciej ligi. Jak teraz nasi zawodnicy będą trenować? No, cały tydzień na pewno będzie się przygotować tak do każdego meczu ligowego. No, musimy w ten sposób to traktować, bo nie ukrywajmy, że te mecze, które są przełożone, na pewno będą plus Puchary Polski, będą nam wchodziły w tygodniu. I nie będzie czasu nawet na trening, tylko będzie trzeba rozgrywać mecze sobota, środa. Dlatego ten mikrocykl, ten tygodniu też traktujemy jako startowy. Mamy już zaplanowane spanie, gdyby nam odwołali mecz ligowy z Ostrowią Ostrów, również z zespołem trzecioligowym, z zespołem, którym już rozegraliśmy w sumie dwóch mecz, także nic nie stoi na przeszkodzie, żeby właśnie kontynuować te mecze trzecioligowe, chociaż w takiej postaci meczów kontrolnych.